Zatrzymał się przed domem państwa Kodich. Zanim wysiadł z Land Rovera, zaczął się zastanawiać. Tak naprawdę powinien skontaktować się ze Strainbane i powiedzieć im o swoich podejrzeniach dotyczących psiego moczu. Ale czego nie wyśmieją? Jest to możliwe. Albo czy ekipa z kryminalistyki będzie mogła wziąć materiał do badania z plamy moczu w korytarzu i potwierdzić jego przypuszczenie. Postanowił sam działać, wykorzystując element zaskoczenia. Nacisnął dzwonek do drzwi. Znów otworzyła pani Cody. Na jej nalanej twarzy malował się wojowniczy wyraz. O co chodzi, pani władzo? Już jej składaliśmy zeznania. Chciałem tylko zamienić słówko z panem Codym. Nie ma go. Kiedy wróci? Westchnęła i zerknęła na zegarek. W każdej chwili. Gra w squasha. Czy mógłbym wejść i zaczekać na niego? Hamish starał się uśmiechnąć. Nie. Zatrzasnęła mu drzwi przed nosem. Tak działa na kobiety mój osobisty urok. Pomyślał poirytowany Hamish. Wrócił do Land Rovera i czekał cierpliwie. Nagle w drzwiach wyjściowych pojawiła się pani Cody, podeszła do samochodu. Hamish otworzył okno. Ten policyjny wóz zniechęca potencjalnych pacjentów, warknęła. No cóż, mogliśmy tego uniknąć, prawda? Powiedział uprzejmie Hamish. Mogę zaparkować za rogiem i poczekać na pana Cody'ego w mieszkaniu. Posłała mu zdumione spojrzenie i zgodziła się. W porządku. Hamish ostrożnie zaparkował swój samochód na tyle daleko, by zadowolić panią Cody i nie ostrzegać pana Cody'ego. Wbiegł po schodach na górę, niechętnie zaprowadziła go do pomieszczenia, które nazwała salonem. Pani Cody oglądała teleturniej. Nie zwracała większej uwagi na Hamisha. Saki, mały piesek, przybiegł do Hamisha i wskoczył mu na kolana. Pogłaskał szorstką sierść psa. W końcu usłyszał nadjeżdżający samochód. Pies zaszczekał ostro, zeskoczył z kolan Hamisha i pobiegł do drzwi. Już jestem, zawołał pan Cody. Pani Cody nie odpowiedziała. Ktoś właśnie miał wygrać samochód lub paczkę agrafek, w zależności od szczęścia. Kiedy pan Cody wszedł do pokoju, Hamish wstał. O co chodzi? Zdumiał się niezadowolony. Przyszedłem zapytać, czy mógłbym zamienić z panem słówko na osobności. Skłonił się Hamish. Nie mam przed żoną nic do ukrycia. W porządku. Zgodził się Hamish, przyglądając mu się uważnie. W nocy, gdy zamordowano Freda Sutherlanda, powiedział pan, że wyprowadzał psa. Na korytarzu prowadzącym do mieszkania Freda Sutherlanda jest plama psiego moczu. Ekipa z kryminalistyki będzie mogła wziąć próbkę i zidentyfikować psa. Sugeruje pan, że zamordowałem tego staruszka? Spytał trochę spięty. Wygrała agrafki, wykrzyknęła pani Cody. Wybrała złe pudełko, wiedziałam. Jeśli chce pan rozegrać to po swojemu, zasugerował Hamish. Poczekamy na wyniki. W takim razie poczekajmy, zgodził się chłodno. I proszę wynosić się z mojego domu, zanim zadzwonię po mojego prawnika. Pewność siebie w zimnych oczach nadwątliła przeczucie w powodzenie zastawionej pułapki. Sprawdzimy to, powiedział Hamish. I jeszcze tu wrócę. Wyszedł do Land Rovera i właśnie miał połączyć się przez radio ze Strainbane, ale nagle przyszła mu do głowy kolejna myśl. Ruszył prędko z powrotem do Brejki i wszedł na klatkę schodową prowadzącą do mieszkania Freda Sutherlanda. Wymieniono żarówki. Spojrzał na miejsce, gdzie znajdowała się plama psiego moczu. Wyszorowano je do białości. Widać było plamę środka czyszczącego na szarym kamieniu. Nic dziwnego, że Cody wrzucił go z domu. Hamish zaklął pod nosem. Utwierdził się w przekonaniu, że to Cody był mordercą. Dlaczego nie pomyślał o tym wcześniej? Farmaceuta był oczywistym podejrzanym. Nie powinien sugerować się tym, że każdy mógł sporządzić truciznę z nikotyny. Pojechał z powrotem na posterunek policji i zadzwonił do Jimmy'ego Andersona. Tak, Ellie wróciła do domu, powiedział Jimmy. O co chodzi? Jesteś dziś wieczorem na służbie. Jeszcze przez 2 godziny. Dlaczego? Poczekaj tam, Jimmy. Czekaj na mój telefon. Może mam dla ciebie mordercę. Co? Zaufaj mi. Hamish rozłączył się. Poszedł do salonu i szperał w pudle pod stołem, aż znalazł niewielki dyktafon. Sprawdził, czy działa i włożył go do kieszeni, tak by na zewnątrz wystawał mały mikrofon. Znów jechał z powrotem do Brejki, tym razem do mieszkania Kaylee. Wpuszczono go na korytarz. Kaylee otworzyła drzwi. Znowu ty, tylko nie to, jęknęła. Tak, to ja. Nadszedł czas prawdy, Kaylee. Wejdźmy do środka. Usiedli naprzeciwko siebie w niechlujnym salonie Kaylee. Rozrzucone ubrania leżały wszędzie dookoła. Były tam również puste puszki, butelki po Coca-Coli i talerz z resztkami kolacji. Kaylee pozbawiona makijażu wyglądała bardzo młodo. Miała na sobie długi t-shirt i chyba nic więcej, ocenił Hamish. Jej stopy były bose. Strzelaj, gliniarzu, zawołała Kaylee, naśladując nosowy amerykański akcent. Hamish ukradkiem włączył dyktafon. Wiem, kto popełnił te morderstwa, spokojnie oświadczył Hamish. Kto?
Twój szef, Charles Cody. Jej twarz na chwilę zastygła, potem Kelly zaśmiała się nieszczerze. To brednie, masz jakiś dowód? Czy możesz w to uwierzyć, Kelly, że to psiesiki? Patrzyła na niego w osłupieniu i czekała. Tak, w wieczór, gdy zamordowano Freda Sutherlanda, twój szef powiedział, że wyprowadził swojego psiaka na spacer. Ale na korytarzu prowadzącym do mieszkania Freda Sutherlanda odkryłem plamę. Okazało się, że to psi mocz, że to mocz psa Cody'ego. Mam do ciebie słabość, Kelly. Pomyślałam sobie, że powiadomię cię, iż śledztwo dobiega końca. Właśnie mam go aresztować. Wytrzeszczyła oczy ze strachu. Nie miałam z tym nic wspólnego. Myślę, że miałeś z tym dużo wspólnego. Miał z tobą romans, prawda? Tak, wymamrotała. Głośniej, nie słyszę. Tak, tak, tak. Nakłoniłaś go do morderstwa. Nie, krzyknęła Kelly. Nie, powiedziałam o Gilchristie i o tym, jak mnie traktował. To wszystko. Nie powiem ani słowa więcej. Trafisz do telewizji, do wszystkich gazet, powiedział Hamish. Wszyscy będą chcieli porozmawiać z tą dziewczyną, która popycha mężczyzn do zbrodni. Siedziała przez chwilę, patrząc na niego z otwartą buzią. Potem wzruszyła ramionami. To nie moja wina, że goście za mną szaleją. Hamish zaczął się rozluźniać. Głupia próżność Kelly brała górę. Powiem ci, zgodziła się. Ale jesteśmy, to tylko ty i ja. Później wszystkiemu zaprzeczam. No dobrze, mów dalej. Cóż, Charlie, pan Cody zawsze próbował się do mnie dobrać w aptece. No wiesz, spójrz na niego, jest stary. 50 kilka lat oznaczało dla Kelly prawdziwą starość. Pewnego dnia powiedział, jeśli będziesz dla mnie miła, Kelly, zostawię ci interes w testamencie i będę dawać ci małą premię pod koniec każdego miesiąca. Zamyśliła się na krótką chwilę. Ten gabinet to jest bardzo dobry interes i znam tę pracę równie dobrze jak on. Oczywiście nie mam wykształcenia farmaceutycznego, ale jeśli miałabym prowadzić ten biznes, mogłabym zatrudnić aptekarza i pracować z jakimś miłym, młodym mężczyzną, a nie ze starym zboczeńcem takim jak on. Ale on nie był starym mężczyzną, mógł żyć jeszcze długie lata. Mówię ci, że jest stary, upierała się Kelly z arogancją typową dla młodości. Kazał mi robić różne rzeczy, jak kajdanki, skóra i tym podobne. Popełniłam błąd. Pomyślałam, że Gilchrist mógłby być lepszą dla mnie partią, powiedziałam o tym Cody'emu. Potem okazało się, że Gilchrist chciał mnie po prostu wykorzystać, więc poskarżyłam się Charlie'emu. Opowiadałam o tym, że Gilchrist był potworem, że nie chciałam z nim iść, ale on mnie zmusił. Charlie dopytywał się, czy mówiłam o nim Gilchristowi, a ja oczywiście potwierdziłam. Wróciliśmy do poprzedniego układu, to znaczy znowu dostawałam premię od Charlie'ego i dbałam, żeby się nie skończyły. Kiedy usłyszałam o morderstwie, nie mogłam w to uwierzyć. Chciałam uwolnić się od Charlie'ego, ale on powiedział, że zrobił to dla mnie, a ja się go boję. Przecież mogłaś powiadomić policję, zauważył Hamish. Ostrzegał, że jeśli komukolwiek powiem, to mnie zabije, odpowiedziała Kelly. Ale wiesz jak to jest, czułam potrzebę, żeby komuś o tym powiedzieć. Więc opowiedziałam Tutsi, nie o morderstwie, ale o tym, że miałam romans z Charlie i o tym, jakim jest zboczeńcem. Obiecała, że zbierze kilku chłopaków z pubu, żeby zrobili z nim porządek, ale ja spanikowałam. Wolałam, żeby nikt więcej o tym nie wiedział. Ale ta głupia jędza powiedziała swemu dziadkowi, staremu Joe Gibbonowi. Joe Gibbon chodzi do klubu kombatantów i musiał to przekazać Fredowi Sutherlandowi. Spotkałam go przypadkiem i wtedy mi powiedział, że wie o moim romansie z Charlie'em Cody'em i zamierza powiadomić policję. Stary głupiec twierdził, że był prywatnym detektywem i że jeśli najpierw przyjdę się z nim zobaczyć, zabierze mnie na policję, ułatwi mi całą sprawę. Bo już informowałaś o tym Cody'ego. Przytaknęła. Obiecał, nie martw się, zajmę się tym. Posłuchaj dziewczyno, fuknął gniewnie Hamish. Jesteś równie zła jak Lady Macbeth. Nie przyszło ci do głowy, że podżegasz mężczyznę do morderstwa? Jej twarz sposępniała. Chciałam dostać ten interes. Ten biznes powinien należeć do mnie. Wiesz, czym zajmuje się moja matka? Stoi pod latarnią. Może jest prostytutką, przyznał Hamish, ale robi to dla pieniędzy. Nie namawia mężczyzn, by dla niej mordowali. Czy ja powiedziałam temu staremu głupcowi, Cody'emu, żeby zamordował kogoś z mojego powodu? Pisnęła Kelly. Posłuchaj, nie rozumiem jedynie tego, powiedział Hamish. Jak ci się udało utrzymywać to w tajemnicy? Nikt z sąsiadów nie domyślał się? Dwa z tutejszych mieszkań stoją puste, a w pozostałych mieszkają dwie starsze pary, które wcześniej chodzą spać. Tak naprawdę nie widać, kto wchodzi do domu, bo zasłaniają krzaki i drzewa. Cody dosypywał coś do kakao swojej żonie, żeby zasnęła.
A potem przychodził do mnie. Ale najczęściej to było na tyłach sklepu, po godzinach. Gdybym nie powiedziała Tucji, nie rzuciłby się na starego Freda. Hamisz wstał. Jeszcze tu po ciebie wrócą, Kairi. Zaprzeczą wszystkiemu, co ci powiedziałam. Hamisz wyszedł na ulicę i zaczerpnął hałas świeżego powietrza. Zamiast skorzystać z radia, podjechał do najbliższej budki telefonicznej i połączył się z Jimmy Andersonem. Kończąc rozmowę słowami. Zaczekam na ciebie pod domem Cody'ego. Hamisz czekał cierpliwie, aż w końcu zobaczył nadjeżdżające samochody. Był to Jimmy ze swoim pomagierem Harrym McNabbem w pierwszym wozie oraz czterema policjantami w drugim. Hamisz, który zaparkował za rogiem domu, wysiadł, podszedł do nich i zapytał. Nie ma Blaira? Jimmy wyszczerzył zęby w uśmiechu. Szkoda było go budzić. Zaciągniemy dupka prosto do Strainbay? Nie tak szybko, sprowadził tu prawnika. Jestem pewien, że tego samego, którego załatwił dla Kelly, więc czeka nas ciężka przeprawa. Oczywiście przedstawimy mu nagranie z mojej kasety. Racja, to twoje przedstawienie, Hamiszu, prowadź. Hamisz nacisnął dzwonek. Czekali stłoczeni przed drzwiami. Cody najwyraźniej dziś wieczorem nie wsypał niczego do kakao swojej żony, bo po kilku chwilach otworzyła drzwi, ubrana w szlafrok zarzucony na nocną koszulę. Co to za wycieczka? Wściekła się nie na żarty. Proszę zawołać swojego męża, natychmiast, rozkazał Hamisz. Spojrzała na niego, potem na detektywów i policjantów stojących za nim. Odwróciła się i weszła po schodach. Po chwili Charles Cody zszedł w piżamie. Mam tego dość, oznajmił. Na Boga, czego teraz ode mnie chcecie? Wejdźmy do salonu, zaproponował Hamisz. Proszę, żeby pan czegoś posłuchał. Poprowadził ich. Dwóch detektywów i Hamisz podążyli za nim. Jeden z policjantów czeka w korytarzu, reszta na zewnątrz. Hamisz oficjalnie wygłosił pouczenie i przedstawił aptekarzowi zarzut morderstwa Gilchrista i Sutherlanda. Pod wystąpił na czoło farmaceuty. Słychać było panią Cody, która w drugim pokoju domagała się odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie może dołączyć do męża. Hamisz położył dyktafon na stole. Cody ukrył twarz w dłoniach, gdy taśma zaczęła się obracać i rozległ się głośny, wyraźny głos Kaylee. Kiedy nagranie dobiegło końca, powiedział bezbarwnym głosem. Nabrałeś się Macbeth, ty łajdaku. Nie było żadnego dowodu. Pamiętałem, że pies nasikał w korytarzu, poszedłem tam i wyczyściłem to miejsce na wszelki wypadek. Ty tyraniu, nazywa mnie zboczeńcem. Myślałem, że mnie kocha. Głos mu się załamał, zawył. Kochała mnie, powiedziała, że mnie kocha. Potem zaczął bezsilnie szlochać. Wyprowadzili go do samochodu. Światła paliły się w domach wszystkich sąsiadów. Ludzie stali w oknach, obserwując policję i skurczoną postać Cody'ego, którego wyprowadzano. Pani Cody dołączyła do męża. Kiedy wsiadał do samochodu, wysyczała. Jeśli jakimś cudem się z tego wywiniesz, Charles, własnoręcznie cię zabiję. Zawsze wydawało mi się, że byłeś taki nienaganny. Tacy byliśmy, wycedził wściekle. Z tym twoim wstrętym ciałem, przyzwoitymi majtkami. Niedobrze mi na ciebie patrzę. W końcu dotarli do Strainbay. Sprowadzą też Kaylee? Spytał Hamisz. Jimmy przytaknął. Przeżyję szok, kiedy usłyszę kasetę. Będziemy musieli zaczekać na prawnika. Cody upiera się przy tym. Chcesz napić się herbaty, zanim przyjedzie? Pojechali wyciągnąć go z łóżka. Tak, chętnie, ucieszył się Hamisz. Poszli do bufetu. Dobra robota, Hamiszu, powiedział Jimmy. Świetnie się spisałeś, to esko w boiski sztuczek. To będzie oznaczać dla ciebie awans. Hamisz spojrzał na niego z namysłem. Chyba, że powie, że to wszystko to był twój pomysł. Co? Przemyśl to, Jimmy. To będzie dla ciebie wielkie osiągnięcie. Awans oznacza dla mnie Strainbane. Nie chcę zgrywać przed tobą Blaira, Hamiszu, ale z radością zgarnę wszystkie zasługi. Czego chcesz? Hamisz uśmiechnął się. Ciszy i spokoju. Cóż, wypijmy za ciebie, powiedział Jimmy, podnosząc kubek z herbatą. Hamisz nagle zesztywniał. Przeszukują Cody'ego, prawda? Tak, taki jest protokół. O czym myślisz, Hamiszu? Myślę o truciźnie. Mam nadzieję, że zabrali mu wszystkie tabletki. Jimmy patrzył na Hamisza wytrzeszczonymi oczami. Chyba, że ten dupek powiedział, że w tej butelerce są tabletki na serce lub na coś innego, a oni uwierzyli mu, bo przecież jest farmaceutą. Obaj rzucili się do drzwi. Oczywiście, że go przeszukaliśmy, potwierdził pogardliwie oficer dyżurny. Zanim zabrano Cody'ego z domu, pozwolono mu przebrać się. Nie miał przy sobie nic poza chusteczką do nosa, kluczami do domu i kluczykami do samochodu. Żadnych leków. Miał tylko tabletki na astmę. Ale je skonfiskowaliście. Nie, wydawało się w porządku, żeby... W której jest celi? Krzyknął Jimmy. Numer 5, ale otwórz ją natychmiast.
Nadąsany oficer dyżurny pobiegł z nimi otworzyć celę numer 5. Charles Cody leżał na podłodze martwy. Więc wszystko skończyło się prawdziwym bałaganem. Nazajutrz Hamish relacjonował Priscilla przez telefon. Oczywiście Blair przyjechał rano i próbował wszystko wywrócić do góry nogami, niemalże oskarżając Jimmy'ego o śmierć Cody'ego. Twierdził, że jeśli zostałby wezwany, to Cody wciąż by żył. Co stanie się z Kelly? Stanie przed sądem oskarżona o współudział w morderstwie, podżeganie do morderstwa i utrudnianie policji śledztwa. A ten kosztowny prawnik prawdopodobnie będzie ją bronił za darmo. Lubi rozgłos. Zatrzymie mnie na proch i Kelly zapewnie wyjdzie z tego cało. Sprzeda swoją historię prasie, która zapłaci za to sporo i będzie żyć sobie długo i szczęśliwie. Zapadła chwila cisza, potem Hamish powiedział niby to przypadkiem. Nie wiedziałam, że Sarah ma męża. Tak, pokłóciła się z nim. Nie powiedziałam ci? A tak, przypominam sobie, nie wspominaliśmy o Sarach. Mogła mi powiedzieć, stwierdził Hamish. Dlaczego miałaby to robić? Niewinnie spytała Priscilla. No cóż, kilka razy byliśmy na kolacji. Pomyślałam, że mogła mi o tym wspomnieć. Jeśli cierpiała z tego powodu, naburmuszyła się Priscilla, a jej głos najeżony był podejrzliwością, to raczej nie powiedziałaby o tym wiejskiemu policjantowi, którego ledwie znała. Hamish doszedł do wniosku, że nadszedł czas, by zmienić temat. Zastanawia mnie jedynie ta godzina, kiedy Maggie Baines robiła sobie wolne w poranek morderstwa. Chyba pójdę zapytać ją o to, zanim wyjedzie. Muszę powiedzieć, że wszystkie te straszne morderstwa i namiętności w miejscu takim jak Breaky zawsze są zaskoczeniem. Wydaje mi się, że każda namiętność jest dla ciebie zaskoczeniem, Priscilla. Żegnaj, Hamishu. Słychać było kliknięcie, kiedy się rozłączyła. Hamish zaklął wściekle. Dlaczego to powiedział? Ale przecież już chyba nie przejmował się Priscillą, prawda? Maggie Bain otworzyła mu drzwi. Po raz pierwszy wyglądała na zrelaksowaną i radosną. Wejdź, zaprasza. Właśnie miałam napić się kawy. Przyłączysz się? Hamish przytaknął. Będziesz musiał usiąść na podłodze. Oddała meble do przechowalni. Hamish usiadł i rozejrzał się po pustym pomieszczeniu. Po kilku minutach Maggie weszła z tacą z dwoma kubkami. Postawiła ją na stole między nimi. Koszmar się skończył, westchnęła. Podejrzewałaś Cody'ego? Nie, to dziwna sprawa. Przyszedł do gabinetu tydzień przed morderstwem. Gilchrist wychylił się przez drzwi i polecił mi iść na spacer. Powiedział, że muszą coś przedyskutować. Czemu mi nie powiedziałaś? Zdziwił się Hamish. On był farmaceutą, dostarczał leki. Nie domyślałam się niczego. Wyjaśnij mi jeszcze jedną rzecz, poprosił Hamish. Chodzi o tę godzinę, kiedy zrobiłaś sobie wolne w dniu morderstwa. Czy jest coś więcej niż to, co mi powiedziałaś? Patrzyła na niego przez dłuższy czas w milczeniu, a potem wzruszyła lekko ramionami. Tak naprawdę mieliśmy ostrą kłótnię poprzedniej nocy. Weszłam o dziesiątej i podałam mu kawę. Zazwyczaj zostawiał ją, aż robiła się prawie zimna. Powiedziałam mu, że odchodzę. Właśnie wkładałam płaszcz i wychodziłam. Mógł znaleźć sobie inną recepcjonistkę. Domyślałam się, że wtedy właśnie Cody miał okazję wlać truciznę do kawy. Pochodziłam po sklepach, załatwiłam te wszystkie sprawunki, o których ci mówiłam, a potem pomyślałam, że powinnam wrócić i zabrać kilka rzeczy, które zostawiłam w gabinecie. Czemu mi o tym nie powiedziałaś? Pomyślałam, że jeśli ci powiem o kłótni, będziesz mnie podejrzewał. Cody z pewnością dużo ryzykował. Mogłam przecież wejść do środka. Każdy mógł zobaczyć, jak wchodzi po schodach do gabinetu. Był zdesperowany. Wyciągnęliśmy wszystko z Kelly w nocy, kiedy w końcu się załamała. Powiedział jej, że szalał z gniewu i namiętności. Nie przejmował się, że ktoś się o tym dowie. Na początku chciał po prostu otruć Gilchrista i wyjść. Był już wcześniej w gabinecie i wiedział, gdzie Gilchrist i kiedy pije kawę. I że zostawia ją, żeby prawie wystygła. Powiedział, że kiedy w końcu był martwy, napad szału nie minął i dlatego właśnie zaciągnął go na fotel i przewiercił mu zęby. Dopiero wtedy zdał sobie sprawę, jakie miał szczęście i zaczął się odprężać. Poza tym Kelly powiedziała, że to dało mu powód do szantażu. Była przerażona. Wiedziała, że jeśli komuś o tym powie, to on ją zabije. A skoro on nie żyje, nikt nie podważy jej wersji wydarzeń. Prawnik ubierze ją na proces jak niewinną uczennicę. Ona zacznie szlochać i powie, że groził jej, szantażował i wszyscy jej uwierzą. Oczywiście wiesz, że Cody nie żyje. Tak, mówili o tym rano w radiu. Mają wtyczkę w komendzie głównej. Prasa dowiaduje się natychmiast o wszystkim, a tylko coś się wydarzy. To przypomniało mi o czymś. Muszę coś jeszcze zrobić. Hamish pożegnał się i pojechał do klubu kombatantów, gdzie odszukał Tama. Dam panu nazwisko miłego reportera z Inverness Daily.
powiedział Hamish. Ma pan zdjęcie Freda? Tak, powiedział Tom. Proszę przekazać je reporterowi razem z historią o detektywie Fredzie Sutherlandzie i o tym, jak rozgryzł sprawę. Myślę, że Fredowi to by się spodobało. O rany! Wykrzyknął Tom. Byłby w siódmym niebie. Napiszę, co powinien pan powiedzieć, zaznaczył Hamish i przyniosę to panu. Potem Hamish wrócił do sklepu odzieżowego i stawił czoło pani Edwardson. Zna pani Charlesa Codiego, tego, który zamordował pana Gilchrista i Freda Sutherlanda? Tak, słyszałam o tym w porannych wiadomościach. To by pomyślał, taka potwora społeczności zawsze miał dla każdego miłe słowo. To znaczy, kiedy widziałam go tamtego poranka, nie domyślałam się niczego. Którego poranka? Wykrzyknął Hamish. Nie ma potrzeby mówić do mnie tym tonem, panie władzo. Zarumieniła się. Jeśli musi pan wiedzieć, minął witrynę sklepu w poranek morderstwa i myślę, że słyszałam, jak wchodzi na górę. Ty stara, głupia jędzo, ryknął Hamish. Czemu mi pani nie powiedziała? Nie pomyślałam o tym. Chcę powiedzieć, że to taki przyzwoity człowiek, to znaczy... Fred Sutherland wciąż by żył, gdyby nie pani, podsumował Hamish żalem. Wyszedł ze sklepu, trzaskając drzwiami. Po pierwszym morderstwie Cody musiał pomyśleć, że bogowie mu sprzyjali. Dywagował. Jaka namiętność targała tym, wydawało się przyzwoitym mężczyzną w średnim wieku. Lodów zaczęło przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. Lampki choinkowe rozwieszono między domami i ulicznymi lampami stojącymi na nabrzeżu. W oknach domów pojawiały się choinki, niestety były to sztuczne drzewka. Choć wszędzie na pobliskich wzgórzach rosły jodły, gospodynie domowe z Lochtiub nie chciały robić sobie kłopotu ze zbieranym igieł z dywanów, więc były to plastikowe drzewka w srebrze, złocie i nienaturalnej zieleni. Archie MacLeod miał jasnozielone plastikowe drzewko w swoim ogrodzie, które udekorowane było kolorowymi lampkami choinkowymi. Hamish zatrzymał się obok niego na krótką pogawędkę. Nie mogłeś wstawić tego do środka, co Archie? Zapytał ze współczuciem. Nie, ona nie zgodziłaby się na choinkę, a w tym roku ja mam swoją. Mężczyzna musi się czasem postawić, Hamishu. Hamish uśmiechnął się i ruszył dalej. Przyspieszył kroku, kiedy mijał dom sióstr Carrie. Nie miał ochoty na rozmowę z nimi. Siostry Carrie nie wieszały żadnych dekoracji świątecznych, wierne starym szkocko-kalwińskim zasadom, że dekoracje bożonarodzeniowe są grzeszne. Wszedł do sklepu Patela, żeby zobaczyć, czy uda mu się wybrać jakieś prezenty świąteczne dla rodziny w Rogard. Chciał oszczędzić sobie drogi do Strainbury. Sklep pachniał świątecznym puddingiem i przyprawami. Nie widział niczego odpowiedniego i zrezygnowany pogodził się z wyprawą do Strainbury. Kiedy wszedł z powrotem na posterunek policji, zobaczył, że czeka tam na niego Jimmy Anderson. Tym razem przywiozłem towar, powiedział Jimmy, trzymając dwie reklamówki. Hamish wpuścił go do kuchni. Jimmy położył na stole ogromnego indyka oraz dwie butelki whisky. Przynajmniej tyle mogłem zrobić, Hamishu, powiedział. Blair próbował pokrzyżować mi szyki w związku z samobójstwem Cody'ego, ale nadinspektor zauważył, że odwalił kawał dobrej roboty i nie można mnie obciążać za winę oficera dyżurnego. Muszę przyznać, że nadinspektor jest prawie pewien, że to była twoja zasługa, ale mam spory sukces na swoim koncie i pozbawię stołka tłusty tyłek Blaira, albo nie nazywa się Jimmy Anderson. Mówię ci, Blair odstawił ostatnio picie i jest nieznośny jak rozkapryszony dzieciak. Wstąpił do AA. Masz na myśli asocjację automobilową czy anonimowych alkoholików? Anonimowych alkoholików. Nie, jego lekarz mu to zalecił, ale Bray powiedział, że nigdy w życiu nie przystanie do grupy pobożnych akwizytorów. Dobrze dla ciebie, podsumował Hamish. Dlaczego? O, chodzi tylko o to, że ludziom, którzy uczestniczą w spotkaniach AA w Strainmail, udaje się rzucać picie. Potem przychodzi kolej na sukcesy zawodowe. Ups, masz rację. Archie Patok, miejscowy pijak, który zwykł chodzić w łachmanach i leżeć w wymiocinach, opowiadał, że kiedyś był inżynierem elektronikiem. AA pomogło mu tak skutecznie, że teraz pracuje dla jednej z tych ważnych firm w Tayside. I okazało się, że rzeczywiście jest inżynierem elektronikiem. Ma duży wóz. Och nie, teraz modlę się o to, żeby Blair nigdy nie poszedł na żadne z tych cholernych spotkań. A skoro już jesteśmy przy AA, to może otworzymy te butelki? Gdy tylko Jimmy zostawił go samego, Hamish znów wyszedł. Palące słońce zachodziło za wzgórzami i górami. Jezioro było różowe i złociste. Lampki choinkowe migotały na całej długości nabrzeża. Stał wdychając wieczorne powietrze, przesycone zapachem świąt i czuł harmonię ze światem. W pewnej chwili, gdy rozglądał się po nabrzeżu, zobaczył stojącą w oddali Priscillę. Patrzyła na jezioro. Miała na sobie wełniany płaszcz w kolorze świątecznej czerwieni i szal w szkocką kratę.
Światełka mieniły się w jej złocistych włosach. Odwróciła się, jakby świadoma jego spojrzenia. Przez dłuższą chwilę Hamish Macbeth i Priscilla Halberton-Smythe patrzyli na siebie w milczeniu. Z kościoła dobiegały dziecięce głosy śpiewające – przybądźcie wierni. Nagle Priscilla obróciła się na pięć i odeszła. Wsiadła do samochodu i odjechała. Hamishowi Macbethowi nie zostało wybaczone.